Wszystkich bardzo serdecznie na webinarium zorganizowanym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorczy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, a dzisiaj wcielę się w rolę moderatora tego spotkania. Marketing, czyli nic, co ludzkie nie jest nam obce, to temat naszego spotkania, którego prowadzącą jest pani Ewa Duda-Maciejewska. Za chwilkę już przekazuję jej głos, ale zanim to nastąpi, wspomnę o kilku kwestiach technicznych, które pomogą nam w komunikacji podczas tego spotkania. Po prawej stronie naszego pokoju znajduje się okienko czat. Możecie tam zadawać pytania, odpowiadać na pytania prowadzącej bądź zgłaszać problemy techniczne. Jeżeli się takie pojawią, to dajcie mi tutaj sygnał. Ja postaram się Wam pomóc już gdzieś tam w indywidualnych rozmowach. Z góry też przepraszam za nasze małe opóźnienie. Względy techniczne tutaj zadziałały, ale mam nadzieję, że teraz już wszystko pójdzie sprawnie i nie będzie żadnych komplikacji. Nie zabieram więcej czasu. Cieszę się, że jesteście. Widzę, że czat już nam się zapełnia, więc widać nas i mnie przynajmniej na razie słychać. Oddaję głos Tobie, Ewo, i życzę owocnego spotkania. Dziękuję serdecznie. Witam Państwa serdecznie. Niezmiernie mi miło, że możemy się dzisiaj wieczorną porą, za oknem się robi coraz ciemniej, spotkać. Wiem też, że no, warunki zewnętrzne i życie pisze własne scenariusze i dlatego serdeczne podziękowania dla Państwa, którzy zdecydowali się poświęcić ten czas na nasze wspólne spotkanie. Dla mnie to jest zawsze duża radość i ogromna ciekawość, ponieważ z jednej strony mam dodatkową motywację, żeby posprawdzać, co się dzieje w świecie projektów, o których opowiadam Państwu, a z drugiej strony dowiaduję się od Państwa wielu ciekawych rzeczy, więc też liczę na taką aktywność, na jaką nam ta formuła spotkania pozwoli. Sentencja, która nam będzie towarzyszyć, jest oczywiście nieprzypadkowa. Bo ja głęboko wierzę, zajmując się marketingiem i komunikacją i budowaniem marek od, no to już brzmi strasznie, ale ćwierćwiecza, jestem zwolennikiem takiego podejścia, że ta praca marketingowca jest to praca naprawdę skoncentrowana na człowieku. Zdjęcie, które tutaj Państwo widzą, pochodzi z publikacji pani Jane Halton-Sari. W 2005 roku postanowiła podzielić się skarbnicą swoich obserwacji, zdjęć, które robiła w czasie swojej pracy, zdjęć dokumentujących tak naprawdę naszą naturalną pomysłowość i zaradność. Jane od lat 80. jest pracownikiem, zajmuje się badaniami w takiej znanej projektowej firmie IBEO, która między innymi na przykład wspomagała Apple w ich rozwoju. I twierdzi, że ta nasza codzienność, gdy ją uważnie obserwujemy, jest najlepszym źródłem inspiracji, jakie możemy znaleźć, bo człowiek jest taką kopalnią właśnie wiedzy. Kilka z przykładów, które można znaleźć w jej publikacji, to na przykład jak sobie pięknie, zupełnie intuicyjnie radzimy z włosami przy pomocy ołówka, jak idąc pobiegać, nie mamy co zrobić z kluczami i dołączamy je do sznurówek. Jak parząc herbatę, to się Państwu też pewnie nieraz zdarzyło, wiążemy sznureczek do uszka kubka, żeby nam nie wpadło do środka. Podaję również link do wywiadu bardzo ciekawego z Jane i zachęcam do poznania jej narzędzi, jakie stosuje w takiej wnikliwej obserwacji, bo one się bardzo przydadzą właśnie przy realizacji projektów marketingowych. Teraz, jak już mówimy o naszej codzienności, o tym, że jest ona źródłem takich najsilniejszych, najbardziej pożytecznych inspiracji, chciałabym prosić Dario, jakbyś mogła uruchomić głosowanie, a Państwa prosić o odpowiedź, które z poniższych doświadczeń były Państwa udziałem, były Waszym udziałem w ciągu ostatnich 2 miesięcy. Tak? I są 3 pytania. Pierwsze pytanie to, czy zdarzyło Wam się namawiać przyjaciół do wzięcia udziału w jakimś wspólnym wyjeździe, wyjściu czy pomyśle?
Kolejne pytanie dotyczy naszej sfery osobistej. Czy zdarzyło nam się naszego partnera czy rodzica namawiać do jakiegoś naszego pomysłu, przedsięwzięcia? I trzecie dotyczy tej naszej codzienności szkolno-nauczycielskiej. Czy zdarzyło nam się negocjować z nauczycielem, albo nauczyciel negocjował z uczniem ocenę za wykonany projekt czy jakieś zadanie? Proste odpowiedzi, czytał. Było naszym udziałem, czy nie? Czy mamy już, Dario, odpowiedzi? Na pierwsze pytanie 60% osób odpowiedziało, że tak, że faktycznie zdarzyło im się namawiać przyjaciół do wzięcia udziału w jakimś wspólnym wyjeździe. Jak wygląda drugie pytanie? Widzisz drugie pytanie, bo ono jest pod pierwszym, trzeba przewinąć suwaczkiem. Już sprawdzam. Nie, nie widzę, nie widzę. O, już widzę. Drugie 100% i trzecie też. Fantastycznie, możemy wrócić do prezentacji. No to praktykę marketingową macie już Państwo za sobą, bo te pytania nawiązują dokładnie do działań, jakie podejmuje marketingowiec w swojej codziennej praktyce. To akurat są pytania z dziedziny marketingu idei. Tutaj mieli Państwo jakiś pomysł własny na realizację jakiegoś przedsięwzięcia, na wprowadzenie jakiejś zmiany w życiu. Zastanawiali się, jak przekonać do niej drugą osobę, tak aby zrozumiała, że obopólne korzyści z takiej zmiany dla nas przyjdą. Fantastycznie, z tą praktyką dzisiaj ja ze swojej strony dodam odrobinę teorii, jak i opowiem o schemacie postępowania w czasie planowania działań marketingowych na podstawie historii takiej z życia wziętej. Wszystko po to, żebyśmy po tym webinarium mieli taki zestaw kroków, które pomogą z jednej strony stworzyć wartościową propozycję, wiedzieć, jak zweryfikować jej atrakcyjność, jak o niej opowiedzieć i jak ją rozwijać w czasie. W okienku czatu, proszę, powiedzcie, napiszcie pierwsze skojarzenia ze słowem marketing. Z czym Wam się kojarzy marketing? Reklama. Biedronka. Widzę, że jeszcze. Merchandising. Dokładnie. To pierwsze skojarzenia nasze wynikają z takich ogólnych doświadczeń, ogólnych firmach, tak, ogólnych skojarzeń z daną dziedziną życia. Marketing jest bardzo dynamiczną dziedziną aktywności przedsiębiorców, dynamicznie się zmieniającą. Gdy zadaję to pytanie w czasie różnych spotkań, różnym grupom wiekowym, różne padają odpowiedzi. Ktoś, kto ma doświadczenia takie pochodzące z lat 80., 90., mówi, że marketing to oszustwo, to wojna, to jakaś walka, to wciskanie rzeczy niepotrzebnych. Z im młodszym pokoleniem rozmawiam, tym bardziej pozytywne mają opinie na temat tej formy działalności, ponieważ inne są ich doświadczenia, bo ten marketing się zmienia. Marketing to oczywiście jest dzisiaj nie tylko walka, to raczej sztuka właśnie dopasowania się do potrzeb, podsyłania rozwiązań problemów, z którymi ludzie się borykają. Jakie marki spontanicznie wpadają Wam do głowy, które lubicie? To jest moja ciekawość, teraz będzie zaspokajana. Coca-Cola. IKEA. Tak, Coca-Cola, czyli radość, orzeźwienie, tak? IKEA, która bardzo, bardzo ciekawe prowadzi działania marketingowe, szczególnie w ostatnim czasie, mówiąc, że sprzyja temu, żebyśmy tworzyli sobie dom, jaki chcemy. Biedronka, która przeszła bardzo drugą drogę od niskich cen do i wartości przez polskość i jakość. Lidl, Castorama.
HP. Bardzo ciekawa też marka, podejmuje wiele ciekawych kroków, takich nawiązujących relacji zupełnie nietechnologiczną. Super. No właśnie, jak ja bym miała powiedzieć, podzielić się swoim skojarzeniem, to bym powiedziała Lego. Pewnie dlatego, że z jednej strony jest to firma, która dla mnie jako marketera, jako człowieka zajmującego się markami i komunikacją, strategią marki jest ciekawa, bo przeszła taką drogę od naprawdę przegapienia tego, co się dzieje na rynku i prawie bycia na granicy bankructwa, po zrozumienie i znowu odnalezienie swojego sensu istnienia na tym rynku XXI wieku. Również jest to bardzo ciekawe narzędzie, które wykorzystuję w pracy swojej jako trenera na spotkaniach. Przy prototypowaniu świetnie się sprawdza. No a jako mama mam świetne pole do wspólnych przygód z moją córą. Więc to jest taka marka, która. Marki, o których pamiętamy, to są marki, które oferują nam coś dla nas istotnego na poziomie zarówno wartości i deklaracji, jak i przede wszystkim weryfikują to pozytywnym doświadczeniem. Coś pozytywnego wnoszą w nasze życie. Dla mnie bliskim taką definicją marketingu jest definicja, którą podaje Seth Godin. Pod koniec zeszłego roku wyszła dość ciekawa pozycja dla kogoś wnikliwego, można się z nią zapoznać, raczej filozoficzna niż narzędziowa. Seth mówi, że dla niego marketing, który jest skoncentrowany na tym, aby wpychać konsumentom swoje produkty i usługi, czyli rozwiązywać niejako swój problem jako przedsiębiorcy, to jest nieporozumienie, że dobry marketing polega na tym, że znajdujemy taką przestrzeń wspólną pomiędzy nami a potencjalnymi klientami, która prowadzi do obopólnie korzystnej, takiej zdrowej, dobrej relacji pomiędzy nami. Nie wykorzystujemy konsumentów, tylko jesteśmy dla nich rozwiązaniem, a nie problemem. I dlatego mówię, że tak ważna jest empatia i uważność i szczodrość w działaniach marketingowych. Marketing jednak, niezależnie co o nim myślimy, to jest tylko i wyłącznie narzędzie. To tak jak ta grudka uranu na tym zdjęciu, która pięknie się świeci, może być wykorzystana w elektrowniach, jak i może być wykorzystana jako bomba. Zwykły nasz nóż, tak, może nam pomóc zjeść przepyszny obiad, a może komuś zrobić krzywdę, a komuś może uratować nóż chirurgiczny życie. Więc to, jak wykorzystujemy to narzędzie, jakim jest marketing, zależy tylko i wyłącznie od nas. Nie ma mocy sprawczej. To, jak nim działamy, zależy od tego, co nim chcemy osiągnąć. I to będzie koniec naszych przygód, już takich bardziej teoretycznych. Zakończę na takiej definicji, która jest mi najbliższa. Marketingu jako planowanie i realizacji wartościowych doświadczeń, które służą temu, aby te doświadczenia były korzystne i dla przedsiębiorcy, i dla człowieka, dla którego jest tworzone dane rozwiązanie. No i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym nie dodała do tego elementu też zrównoważonego rozwoju, czyli dotyczącego naszej planety. Myślę, że to bardzo jest ważne, żebyśmy i my w naszych malutkich, takich codziennych wyborach konsumenckich, i my jako twórcy pewnych rozwiązań, mający wpływ na tą rzeczywistość, mieli z tyłu głowy ten długoterminowy efekt naszego działania. Ledwo wczoraj, patrząc na materiały, którymi chciałam się dzisiaj podzielić, w takim newsletterze branżowym była informacja na temat efektywności takich działań związanych ze zrównoważonym rozwojem. Szef Unilevera opublikował dane, że patrząc na wyniki jego działania przez ostatnie 10 lat, to zwrot z inwestycji dotyczących marek, które były prowadzone w sposób dobry dla nas i dla planety, był 300-krotny, że konsumenci coraz częściej mówią, że ich wybory dokładnie są podyktowane tym, czy te produkty i usługi, z których korzystamy, nie szkodzą nikomu. I nie jest to altruizm, tak? Staje się to po prostu normą biznesową i niech się staje coraz częściej naszą normą w działaniach. Ja wiem, że w pracach, które tworzycie, to nie był jakiś warunek wymagany, ale wierzę, że z tyłu głowy, gdy wszyscy będziemy mieli i ten aspekt, to powstawać będą lepsze, ciekawsze rozwiązania. Mnie to, co się dzieje w marketingu takim zrównoważonym, absolutnie i w innowacyjnych produktach zachwyca. To mogą być z lewej strony, widzicie, lampy, które są zrobione z materiału
stworzonego na bazie grzybni, korzeni grzybów. Po środku jest z kolei reklama firmy Patagonia, która wbrew trendowi, jaki jest teraz na rynku tworzenia coraz tańszych rzeczy, których żywotność jest coraz krótsza, ich model biznesowy zakłada to, że reperują i odnawiają rzeczy, które się u nich kupuje i w ten sposób oni zarabiają pieniądze, a ludzie zyskują produkty trwałe, które na długo im służą i nie niszczą, nie są takim kosztem dla naszej planety. Po prawej stronie na przykład jest inicjatywa Philipsa, który zaczął na razie tylko dla biznesu, ale to na pewno też dojdzie do naszych domów, zaczął sprzedawać nie żarówki, nie lampy i oświetlenia, ale zaczął sprzedawać światło. I tak projektować wnętrza i systemy oświetleniowe, żeby to światło sprzyjało naszej pracy, naszemu odpoczynkowi, naszemu codziennemu życiu. To po tej porcji zupełnie teoretycznej, z której chciałabym tylko, żebyśmy w głowie, żeby nam został ten uran, czyli że marketing to narzędzie, które wykorzystujemy w dobrej sprawie. Przechodzimy już do pragmatyki i te wasze firmy już powstały. Mieliście czas na przeprowadzenie analizy rynkowej, na spojrzenie dokładnie, uważnie, z empatią na potrzeby potencjalnych klientów, zorientowanie się, co w tym okresie zaspokajania potrzeb i problemów robi konkurencja i stworzyliście koncepcję waszych firm. Teraz przyszedł czas na dopracowanie tej oferty, czyli właśnie ten dobry marketing. Oferty, która sprawi, że dokładnie znajdziemy się w miejscu tej uśmiechniętej buźki, czyli tam, gdzie potencjał wasz i wasza pomysłowość spotyka się z potrzebami i problemami ludzi. Tworzymy taką wartość, która daje pozytywną zmianę. Proces planowania i realizacji pomysłów, ten proces marketingowy, zaczyna się od tej analizy, którą zrobiliście poprzez stworzenie oferty, skonstruowanie jej bardzo precyzyjnie, dopasowanie do niej opowieści i budowanie potem tego trwałego związku. Ja o tym procesie będę mówić na podstawie konkretnego przypadku działań marketingowych, bo myślę, że takie historie łatwiej nam się zapamiętuje niż kolejne tabele. Ale zanim do tego przejdziemy, chciałam wam opowiedzieć w skrócie historię, żebyście zobaczyli, z jakim schematem będziemy się posługiwać. Zacznę od tego 13-latka Harta, który po prostu któregoś pięknego dnia założył się z własną siostrą, że zapach bekonu będzie najlepiej sprzedającym się zapachem świeczek, jakie się mogą znaleźć. Jego siostra prowadziła charytatywną aukcję świec, które były stworzone no, dla dziewczyn zupełnie z zapachami piwonii, wanilii, takimi bardzo kobiecymi. A on powiedział, że postanawia, że jest, założy się z nią, że dużym sukcesem będzie stworzenie naturalnych świec o męskich zapachach. On myślał o takich zapachach jak bekon, zapach kurzu, zapach pizzy, zapach opony samochodowej. Wydaje nam się to dość kosmicznie niezwykłe, ale fakt faktem, że założył taką, że doprowadził do stworzenia takich świec.
Czy już się słyszymy? Jest. Ok, dobrze. Nie wiem, w którym momencie żeśmy się stracili, ale chyba niedawno. Idea ta biznesowa, która zaczęła się od prostego zakładu z siostrą, poprzez stworzenie linii świeczek z zapachami męskimi, jest do dzisiaj świetnie prosperującym biznesem. Hart wydał książkę, jak prowadzić biznes. No, tak, jest ok, widzę, super. W zeszłym roku najlepiej sprzedającym się zapachem świeczek Menken był zapach prochu strzelniczego, a osoby potrzebujące już ponad 100 tysięcy zup dostały. Także zaczęło się bardzo niewinnie od prostego, śmiesznego zakładu pomiędzy siostrą a bratem, poprzez bardzo fajnie skonstruowany produkt, który trafił w potrzeby, a jeszcze dodatkowo zyskał rozgłos dzięki temu, że jego konstrukcja była taka, żeby być jeszcze społecznie użyteczny. Będziemy rozmawiać o tym procesie marketingowym dokładnie tak trzyetapowo. Tak? Zaczynamy od oferty, która jest odpowiedzią na te potrzeby człowieka. Rozbijemy ją na takie elementy jak produkt, cena i dystrybucja. Dołożymy do niej opowieść i opowiem o tym, jak ją można w czasie rozwijać. Jeszcze jedna historia, to tak w ramach inspiracji, bo może Wasze pomysły już powstały, może jeszcze się kształtują, może zainspirują Was do jeszcze dalszych poszukiwań. Tutaj Anka, 15-latka, z kolei została zainspirowana historią swojej koleżanki z Filipin, która nie mogła odrobić zadania domowego, bo nie miała prądu, tak? Nie miała światła. Ania od najmłodszych lat zajmowała się konstruowaniem przeróżnych rzeczy i skonstruowała latarkę, która była, działała dzięki ciepłu dłoni. Wygrała konkurs organizowany dla młodych naukowców w Stanach, dostała dofinansowanie, aktualnie studiuje, dalej wymyśla przeróżne sprzęty, które de facto właśnie pozwalają dobrze korzystać, nie marnować energii cieplnej. Tutaj też widzicie na zdjęciu na przykład telefon podłączony do kubka, korzystając z ciepła gorącego napoju w kubku, telefon się ładuje. Z naszego lokalnego podwórka dwie mamy, które były przyjaciółkami, doświadczyły takiego osamotnienia, które towarzyszy młodym mamom, które są zostawione same sobie do opieki nad dzieckiem i postanowiły wyjść naprzeciw takiej potrzebie mam. Stworzyły aplikację darmową, Akuku Mamo, która, no ja bym ją porównała do takiej aplikacji randkowej, tak? Spotkaj się, zobacz, kto jest w okolicy, kto jest ciekawy, z kim chciałabyś nawiązać znajomość. Na razie ta społeczność jest malutka, ale dziewczyny krok po kroku rozwijają swoją działalność. Znowu zauważyły jakąś potrzebę. Akurat tutaj wynikało to z ich własnego doświadczenia, nie z doświadczenia kogoś innego. I postanowiły stworzyć rozwiązanie zmieniające tę sytuację w sposób pozytywny. Kolejny przykład nasz rodzimy to jest babeczkowa poczta. Dziewczyna Julka po prostu na święta kiedyś myślała ze swoim chłopakiem o tym, jak obdarować najbliższych i przyjaciół w sposób taki miły i naprawdę znaczący. Upiekli dla nich babeczki, dołączyli do nich miłe teksty, spotkało się to z ogromnie ciepłym przyjęciem, jak i prośbami, które do nich powracały coraz częściej o to, żeby robili takie prezenty w czyimś imieniu komuś. Na tej właśnie bazie własnego jakby pomysłu na zaspokojenie potrzeby świątecznego, oryginalnego prezentu powstała firma działająca do dnia dzisiejszego z ograniczonym bardzo asortymentem produktów. To są tylko trzy rozmiary babeczek, w czterech smakach, które zamawia się pocztą, dodaje liścik, zostają wysłane do osoby, której chcemy sprawić przyjemność. Znowu, Julia zauważyła, że jej pomysł na rozwiązanie jakiegoś jej problemu i potrzeby spotkał się z pozytywnym bardzo przyjęciem i na tej bazie krok po kroku stworzyła dobrze prosperujący biznes.
Jakie firmy wy stworzyliście? Czy już są jakieś konkretne pomysły? Tak. Okej. Widzę, że jeszcze ktoś pisze. Czekam sekundę. Ekologiczne i ręcznie szyte misie. Naturalne kosmetyki. Fantastycznie. Czyli ja tu się rozwijam o tym, żeby być dobrym dla nas i dla planety, a tu idealne rozwiązania dokładnie w punkt. Firma produkująca ekologiczne bieszczadki. O, cudowna nazwa. Zajęcia dzieci razem z dziadkami. Świetnie. Usługi cross-pokoleniowe. Fantastycznie. Ja tutaj przechodząc przez ten proces marketingowy, przez etap pierwszy, tworzenie wartościowej oferty, opowiadanie historii, budowanie obustronnie korzystnej relacji, akurat za przykład wzięłam rozwój firmy, która będzie produkowała, która produkuje bardzo konkretne produkty, czy ekologiczne, domowe. Coś się dzieje z kamerą? Dobrze, idziemy dalej. Przejdziemy teraz na przykładzie konkretnym przez wszystkie te etapy planowania. Rozbijemy sobie na czynniki pierwsze ten etap tworzenia wartościowej oferty. Będziemy mówić, jak się konstruuje produkt lub usługę, w jaki sposób odpowiadać na potrzeby klientów, jak ustalać cenę, jak myśleć o sposobie dystrybucji. Następnie przejdziemy do tej drugiej fazy, czyli komunikacji, jak zachęcić, jak dotrzeć do ludzi, którzy byliby tym zainteresowani, żeby z tym dobrym swoim doświadczeniem mogli pójść dalej i budować pozytywne doświadczenie. Analizę strategiczną macie za sobą, ale postanowiłam nawiązać do tego punktu zero, ponieważ ta potrzeba zrozumienia potrzeb. Ta ciągła uważność i ta relacja z człowiekiem jest nam potrzebna w całym procesie marketingowym. Na każdym etapie rozwijania i dopracowywania tej oferty jest nam potrzebna ta informacja zwrotna, czy idziemy w dobrym kierunku, czy koncentrujemy się na właściwych cechach, na właściwym poziomie cenowym, na właściwych miejscach dystrybucji, żeby nie popełnić nigdzie po drodze błędu. W dzisiejszym świecie na szczęście nie musimy się zamykać, możemy być w całej relacji z drugim człowiekiem, trzymać go faktycznie w centrum i kształtować tę ofertę na podstawie informacji, którą od nich dostajemy. Bronisław Malinowski jest absolutnym naszym narodowym bohaterem i myśląc o obserwacjach, rozmowach, wywiadach, można go śmiało mieć w pamięci, bo jest prekursorem takiego postępowania, które właśnie pozwala nam uczyć się dzięki kontaktowi z drugim człowiekiem przez cały ten proces tworzenia pożytecznych rozwiązań. Idziemy już teraz do naszego przykładu, który zrodził się tak naprawdę, wszystko zaczęło się od przyjaźni trzech chłopaków, Ryszarda, Adama i Janka, którzy razem na studiach spędzili najlepsze lata swojego życia, świetnie się razem bawili, świetnie się razem uczyli i bardzo chcieli zrobić coś dobrego razem. No, po skończeniu studiów życie rzuciło ich do różnych firm i do zajmowania się przeróżnymi sprawami. Jeden w takiej działce komputerowej, innej produkcyjnej. No ich drogi się rozeszły, tym niemniej jako przyjaciele z czasów studenckich cały czas się jeszcze od czasu do czasu spotykali w czasie wolnym, spędzali ten czas razem, cały czas marząc o tym, żeby jednak spróbować zrobić coś razem, wspólnie.
żeby ta ich codzienna praca dawała im dużo więcej satysfakcji niż te miejsca, do których trafili. Mieli bardzo wiele pomysłów, przeróżnych, niektóre kompletnie szalone. Powiem wam o jednym. Jest tutaj wanna w prawym dolnym rogu, zupełnie nieładkowo. Teraz opowiadając o swoich początkach, mówili, że byli tak zdesperowani, że nawet myśleli o tym, żeby stworzyć wannę elektryczną, która będzie utrzymywać temperaturę kąpieli. No, jest to dość szalony pomysł. Prąd i woda niekoniecznie idą w parze, ale tak sobie wymyślili, że takie domowe, nie jacuzzi, tylko podgrzewana wanna mogłoby być świetnym rozwiązaniem. Tak lata im mijały. Na szczęście zdarzył się ktoś, kto im powiedział, wiecie co, nie ruszycie z miejsca, jeżeli nie zaczniecie się zastanawiać nad tym, dla kogo chcecie zrobić coś dobrego. Nie co, tylko sprawdzić od drugiej, zacząć z drugiej strony. Nie szukać starą metodą marketingową, że tutaj mamy cały magazyn produktów, które komuś trzeba wcisnąć, tylko macie szansę normalnie i pożytecznie i rozpocząć swoją działalność od tego, dla kogo chcecie zrobić coś pożytecznego, poznać jego potrzeby i problemy i wyjść im naprzeciw ze swoimi zasobami. Także tak się zaczęła ich podróż, że stwierdzili, dobrze, to w takim razie grupą, którą najlepiej znamy, są ludzie podobni nam. Tak? My intensywnie się cały czas jeszcze uczymy, dokształcamy, pracujemy, dorabiamy, ale bawimy. To jest taki etap życia, gdy jemy w biegu, łapiemy kanapki, popijamy czymkolwiek. No, oczywiście w tym wszystkim wiemy, że powinniśmy się zdrowo odżywiać, ale po prostu nie znajdujemy propozycji, które by szły zgodnie w parze z naszymi potrzebami. Czyli postanowili, że zaczną teraz się zastanawiać nad tym, co mogą zrobić dla młodych, zabieganych ludzi, takich jak oni, coś zdrowego, naturalnego i prostego, pasującego do ich stylu życia. No i to było już solidny punkt wyjścia. Wiadomo było, w którym kierunku chcą podążać, bo wiedzieli już, dla kogo chcą stworzyć jakąś propozycję konstruktywnej zmiany. Pomyśleli sobie, że najprostszą rzeczą, którą mogliby zrobić, jest zaoferowanie naturalnych owoców w formie napoju. Tak bez dodatków, stuprocentowo z owoców. Owszem, konkurencja była na rynku w tym czasie, natomiast ich produkty były to produkty fabryczne, powstające z koncentratu. I tutaj widzieli swoją szansę na powodzenie. Jak myślicie, o kim jeszcze powinni pomyśleć jako konkurencji, jeśli chcieliby wejść w taki segment owoców w płynie dla zabieganych młodych ludzi? Kto jeszcze mógłby być ich konkurencją? Nie tylko też takie owoce w płynie, tylko z koncentratów. O kim jeszcze mogliby pomyśleć jako o konkurencji? Zwykła woda, jak najbardziej. Tak, ona wprawdzie gasi pragnienie, taką ma funkcję, ale poprzez to, że mówimy o płynie, jak najbardziej tak. Kto jeszcze? Czyli napoje różnego typu, które namuszą pragnienie, są bardziej lub mniej odżywcze. Izotoniki, jasne. Dodatkowa funkcja. Szejki owocowe, jak najbardziej. Tak, bo one jeszcze dodatkowo mają ten skład jest na pierwszy rzut oka bardzo podobny. A gdybyśmy jeszcze wyszli poza sferę, myśląc o konkurencji, warto wyjść poza sferę lody owocowe. Tak, jak najbardziej. Właśnie warto wyjść poza sferę tej najbliższej konkurencji, gdy myślimy o konkurentach. Tak jak tutaj mamy tak, napój, to patrzymy na inne napoje. Warto się zastanowić, jakie okazje użytkowania, jaka jest potrzeba, którą naprawdę zaspokajamy. Czy to jest tylko sprzedawcy owoców, jak najbardziej. Tak? Bo to oni też nam zaspokajają tą potrzebę zdrowego odżywiania. Tak? To mogą być również okazje. Tak? Co robimy, kiedy jesteśmy głodni w tym biegu? Kto wtedy jest nam po drodze? Czy to są jakieś sklepy z produktami przekąskowymi? Czy to są jakieś kioski? Czy to są jakieś bary? A może to są miejsca? Może to są usługi, bo chwytam za telefon i z kogoś korzystam. Warto myśleć o konkurencji, tak idąc od tej konkurencji bezpośredniej, pomyśleć o okazji, o potrzebie, którą zaspokajam
pomyśleć poprzez produkty, poprzez usługi, poprzez miejsca. Nasi przyjaciele stwierdzili, że no nie zaryzykują rzucenia pracy po to, żeby zacząć nową przygodę biznesową razem. Więc w czasie wolnym przygotowywali, eksperymentowali z różnymi recepturami, ale postanowili, że czas na sprawdzenie, jak na ile ten pomysł jest w stanie naprawdę być biznesowo uzasadniony. Zainwestowali w to $500, pracowali we własnej kuchni, inwestowali w swój wolny czas i oczywiście kupili świeże owoce, które były im niezbędne do sprawdzenia, czy w ogóle ta propozycja ma ręce i nogi, spotka się z pozytywnym odbiorem. Czy to, co oni myślą, że będzie wartościowe w kontekście konkurencji, jaką sobie zdefiniowali, czyli tych fabrycznych wytwórców, czy będzie miało naprawdę wartość dodaną dla ludzi. Rozkładając to na czynniki pierwsze, co oni zrobili, jak produkt sformułowali, jak cenę ustawili, w jakim miejscu. Patrząc na produkt, ważne jest to, żebyśmy znaleźli do niego nazwę, opakowanie, dopracowali asortyment, który jest spójny z tą pierwotną ideą. Po co my to robimy? To nie musi być rozbudowany asortyment. Tak? Możemy zacząć od jednego, dwóch, trzech smaków w tym wypadku. Cenę musimy ustalić tak, żeby ona była adekwatna i wiarygodna w kontekście tego, co chcemy oferować. Jeśli mówili o tym, że to mają być 100-procentowe, prawdziwe, bez dodatków, owocowe smoothie, to oczekujemy, że one nie będą tańsze od wody, czy też czegoś, co jest robione z koncentratu. Cena musi być adekwatna. A miejsce dystrybucji, gdzie one się powinny znaleźć, jakie są koszty tej dystrybucji, to też są bardzo ważne pytania, które trzeba sobie zadać, ale najpierw warto sprawdzić, czy w ogóle nasz pomysł spotka się z pozytywnym przyjęciem. Chłopaki wyprodukowały pewną ilość takich smoothie i postanowiły skorzystać z tego, że odbywa się festyn i ustawić tam stół, dać ludziom spróbować tych soków owocowych i poprosić ich o prostą odpowiedź na pytanie. Czy mamy zrezygnować z własnej roboty po to, żeby produkować takie soki? Czy one są na tyle dobre, że będziesz nimi zainteresowany, że my możemy zaryzykować własną pracę? Na szczęście ten kosz, który był z takim wsparciem, z odpowiedzią tak pozytywną, był wypełniony pustymi opakowaniami po tych sokach i chłopcy dostali takie pozytywne wsparcie, że tak, to jest dobra droga. W międzyczasie również podpytywali ludzi, ile byliby skłonni zapłacić za taki produkt, jakiej pojemności on by był najkorzystniejszy, najłatwiejszy do przenoszenia ze sobą, do wypicia od razu, do przechowywania. I te wszystkie informacje dzięki temu bezpośredniemu kontaktowi wpłynęły na to, co zrobili dalej. No, ich poszukiwania nazwy i znaku, jak widzicie, tutaj mamy etykietę, na której jest traktor, pochodziły z bardzo dziwnych, różnych przestrzeni. Myśleli również o głodnej mszycy, o golasach, aż w końcu zdecydowali się na nazwę Innocent, która może Wam się kojarzy z produktami, które widzicie na półkach. Innocent, nazwa i rysunek owocu, bardzo prosta, mówiąca, będąca jakby spójna z tą ideą, to tylko owoce, nic więcej, bez dodatków, 100% naturalny produkt. Opakowanie, nad którym pracowali, nie spełniało ich oczekiwań na początku, ponieważ ani nie było ekologiczne, ani nie wiedzieli, jak dokonać jak ułożyć ten system zwrotów, żeby nie lądowało w koszu na śmieci. I to była dla nich duża, długa i wyboista droga. Po latach udało im się dotrzeć do takiego rozwiązania, gdy byli strasznie dumni, bo osiągnęli 100% z odzyskiwanego plastiku butelkę. Niestety, i było to pierwsze takie w pełni ekologiczne opakowanie na świecie, niestety okazało się, że ten plastik powoduje, że kolor
owoców, które są w środku. Jest lekko niebieski, lekko brunatny, mało estetyczny. Musieli się z tego wycofać, wrócić do innej receptury tych opakowań. 35% plastiku z odzysku, reszta nowego, ale na dzień dzisiejszy udało im się nie tylko mieć butelkę z 50% z plastiku z odzysku, ale jeszcze również z materiałów, które są z roślin pozyskiwane. Nie są sztucznym plastikiem, są biodegradowalne. I nie zawsze ścieżka, którą podążała, była jednoznacznie pozytywna. Czasami musieli się cofać do jakiegoś etapu i próbować iść inną drogą, ale widać, że postępują takimi krokami, które są spójne z sensem zaistnienia w ogóle tego pomysłu, tak? Produkowania zdrowej, stuprocentowo naturalnej przekąski. Chcieli, żeby każdy element tej propozycji był zgodny i spójny z tym podejściem. Cechy szczególne, bardzo proste. Każdy nowy produkt, o którym myśleli, miał być zdrowy, naturalny i prosty w swojej recepturze. Na początku mieli tylko trzy owocowe smaki, potem wprowadzili również warzywne zupy, wprowadzili produkty dla dzieci. Udało im się uzyskać znak jakości, że jest to taki jeden napój jest jednym z pięciu porcji owoców i warzyw, którą powinno się spożywać. A ostatnio nawet wprowadzili całą linię mleka roślinnego. Także niesamowity rozwój na przestrzeni ostatnich 20 lat. Trzech prostych produktów, dość chałupniczo produkowanych poprzez bardzo szeroki asortyment, ale wszystkie te produkty są spójne z tą pierwotną ideą naturalnych, zdrowych i prostych produktów. Cena. Myśląc o cenie, pamiętajcie, że cena jest też narzędziem. Tak? Narzędziem tworzącym nasze doświadczenie z marką. I musi być nie tylko jakimś takim balansem pomiędzy naszymi kosztami, cenami konkurencji, przewidywanym popytem, ale musi też odzwierciedlać pozycjonowanie marki. Czego my oczekujemy, tak? W co my wierzymy. Nikt by nie uwierzył, że to naprawdę są stuprocentowe soki, gdyby ich cena była nieadekwatnie niska. Tak? Budziłoby to ogromne wątpliwości, nawet przy dużej skali przedsięwzięcia. Więc myśląc o cenie, proszę pamiętajcie o tym, że to nie tylko jest taki bilans moje koszty i nakłady, ceny konkurencji, co ja na tym mogę zarobić. Ale również trzeba patrzeć na tą cenę z perspektywy marki i myślenia o tym, to jak człowiek będzie zderzony nie tylko z tym moim produktem czy usługą, ale do niej powiemy, dobrze, to teraz za to, czego potrzebujesz, masz zapłacić X, to żeby dla niego ten X był spójny z tą całością, którą chcemy tworzyć. Tutaj uzasadnieniem dla wyższej ceny niż konkurencja było to, że to są stuprocentowe owoce, że jest to oferowana wygodność i oszczędność czasu, bo nie musisz sam w domu przygotowywać sobie tego smoothie, tak? Najpierw kupować owoców, potem robić, potem gdzieś przelewać, nosić, tak? Daje to wygodę. Dużą również rolę odgrywało to, że mówili, że oni dbają o swoich dostawców, że szukają konkretnych dostawców, dobrych produktów i dbają o nich. I to również ich działalność charytatywna, że dzielą się zyskiem, że to, co dostają, to, co jest ich zarobkiem, przechodzi również dla osób, które potrzebują pomocy. Także jest wiele czynników, które wpływają na to, że możemy powiedzieć, tak, to jest warte tej ceny. To jest nie tylko koszt bezpośredni wytworzenia takiego produktu. Dystrybucja to był bardzo dla nich trudny element i pomimo teraz rozwoju internetu i sprzedaży internetowej, która niezmiernie nam ułatwiła życie jako producentom i dostawcom, to oni w tych latach 90. mieli ciężki orzech do zgryzienia, bo po prostu mieli siebie, swoją kuchnię, produkty, które robili własnymi rękami. I zasięg ich działania musiał być adekwatny do ich możliwości produkcyjnych.
Tym niemniej na początku okazało się, że pierwsza ich sprzedaż to były 24 butelki. Bardzo dobrze to pamiętają, w swoich opowieściach to często do tego się odnoszą i mówią. I dzięki temu, że to było tylko tyle, zmusiło nas to do myślenia o tym, jak możemy inaczej sprzedawać nasze produkty. Bo na początku po prostu chodzili od sklepu do sklepu, wybierali takie sklepy, które były im po drodze, zgodne jakby z ich ideologią, takie zajmujące się sprzedażą zdrowych produktów. Niejednokrotnie zostawiali swoje produkty jako próbki darmowe, żeby tylko uzyskać możliwość kontaktu, dotarcia do klienta i spróbowania i podania wiadomości, że oni w ogóle istnieją. Ale stwierdzili, że jest to zbyt trudny kanał i że to nie może być jedyna forma ich sprzedaży. Trafili w tej swojej okolicy do 10 punktów, ale tak naprawdę przełomowe stało się, gdy inwestycja w ich własny samochód. Tutaj na prawo od tej mapki jest, widzicie, taki samochód, który jest cały jakby obity trawą, jest z nazwą tego produktu i oni jeździli po okolicy, namawiając do spróbowania tych smoothies Innocent. Dzięki temu zyskali nie bardzo szerokie, ale zyskali dostęp do grona osób, które były otwarte i zainteresowane takim produktem, które czuły potrzebę spróbowania go i włączenia go do swojej diety. I tak od słowa do słowa stawali się coraz bardziej popularni. Na tyle popularni, że lokalna sieć sklepów zgłosiła się do nich z pytaniem, czy nie chcieliby u nich postawić swoich produktów. Także jak widzicie, pierwotna porażka sprawiła, że znaleźli ciekawe rozwiązanie i de facto to dystrybutorzy do nich przyszli po czasie, a nie musieli oni iść do nich. Na dzień dzisiejszy to jest numer jeden w Europie z dystrybucją przeogromną w bardzo wielu sklepach. No ale ich historia zaczęła się od proszenia o to, żeby zostali umieszczeni w lokalnych sklepikach i tylko dzięki tej porażce mogli pójść dalej. Konstruując tak konkretnie swoją ofertę, pamiętajcie o tym proszę, że żeby zawsze pamiętać o tym, na jaką potrzebę on odpowiada, jaką ma zaspokoić potrzebę, w czym ma pomóc, gdzie on powinien być dostępny. Jaki powinien być pułap cenowy, żeby ludzie go często chcieli kupować, jak często mogą go w ogóle kupować, jaka jest specyfika tej naszej oferty, czy to jest coś codziennego, wielokrotnie powtarzalnego, czy okazjonalnego. I ważne jest to, żebyście spróbowali popytać, tak? Pokazać swój pomysł, opowiedzieć o nim, dać doświadczyć, jeśli się tylko da, i popytać, jaka jest reakcja, poobserwować. Myślcie też nie tylko o osobach prywatnych, ale może też instytucje, firmy mogą być zainteresowane tym, co wy oferujecie. Jeśli chodzi o pozyskiwanie danych takich demograficznych, żeby potem wyliczać możliwą skalę swojego biznesu, to zawsze warto zwrócić się i poszukać w takich oficjalnych danych i w gminie, i w powiacie. Można uzyskać dane na temat tego, jaka jest struktura mieszkańców, zamożności, ilość firm, takie dane, które nam pozwolą nałożyć na ten plan tą strukturę finansową. Także gdy już wiemy, jaka jest konstrukcja tej oferty, tak, jakie ona ma znaki nazwy, jaką formę, jakie cechy szczególne, czy to jest jedna rzecz, czy to jest asortyment, w jakiej cenie będzie sprzedawany, czy na początku w inny sposób damy go spróbować, doświadczyć tego, co oferujemy, czy ktoś, kto robi to często, będzie miał jakąś korzyść wynikającą z tej częstotliwości i gdzie w ogóle będzie mógł mieć dostęp do tego produktu. Gdy już będziemy te elementy mieli określone, to zawsze warto na chwilę się zatrzymać i zrobić takie sprawdzenie, jak to się ma w kontekście naszej pierwotnej idei, jak wszystkie elementy pasują do tego założenia, które na początku nam towarzyszyło. Tutaj chłopaki chciały stworzyć naturalne, zdrowe produkty, które pomagają żyć dobrze i długo. Taka idea im przyświecała. Dla ludzi, którzy żyją w biegu i choć chcą, nie mają czasu zadbać o swoje zdrowie. Dlatego ta powszechna dostępność była takim istotnym elementem. Na początku tą barierę przeszli
dzięki tej sprzedaży obwoźnej, a potem dzięki szerokiej dystrybucji. Ten sens istnienia, ten powód, dla którego chcemy coś zrobić, jaką zmianę chcemy wprowadzić, to działa trochę jak kompas. Na przestrzeni czasu można ulec takim pokusom, no fajnie, innocent, to może tak jak Virgin, idziemy w samoloty, w transport, w loty kosmiczne. Zawsze warto wrócić do tego źródła i zadać sobie pytanie, czy ten pomysł jest spójny z tym pierwotnym sensem istnienia firmy. Tu przekażę Wam link do 11 minut trwa ta opowieść jednego z założycieli tej firmy Innocent. Ciekawie opowiada również o porażkach, które miały miejsce i nauce, jaka z nich płynie. Bo dzięki porażkom zdobywamy doświadczenie. W grach to zwykle punkty doświadczenia nam rosną niezależnie od wyniku walki, jaką prowadzimy. Teraz mi powiedzcie, pokażę Wam film. Dariusz, będę prosiła o pierwszy film. Zrobimy taki sobie szybki test spójności. Czy na pewno to, co oni mówili po latach i to, co zrobili, jest spójne z tym sensem istnienia, czyli tworzeniem produktów, rozwiązań, które sprzyjają naszemu długiemu i zdrowemu życiu. Dario, możemy ten film włączyć? Super. Powiedz mi proszę tylko, bo czy to jest ten? Hello, this is the innocent big knit. Every year, thousands of older people struggle through cold winters. But there's a way to help. You can knit us a little hat. You, and you, and you, all of you, all knitting us hats, because we need lots of them to put on our smoothie bottles this winter. And for every bottle sold, we'll donate 25p to Age UK to really help those older folk this winter. So join in and knit a hat for the innocent big knit. No właśnie, jak oceniacie, czy to jest bardzo fajne, bardzo kreatywne, tak przemiły, ciepły pomysł? Czy spójny jest Waszym zdaniem z tym sensem istnienia? Chcemy robić rzeczy, które sprawiają, że żyjemy zdrowo i długo? Tak, ja też uważam, że jak najbardziej. Wspaniała inicjatywa. Natomiast faktycznie kreatywna, tak. Przy takich działaniach prospołecznych, przy dzieleniu się tym, co nam dobrego się zdarza, ich historia też jest bardzo ciekawym taką nauką. Pierwsza akcja, którą tego typu przeprowadzili, spotkała się z takim kosmicznym wsparciem ludzi, którzy robili te czapeczki, że musieli oddać prawie 60% swoich dochodów i prawie zbankrutowali. Także czasami może się zdarzyć, że jesteśmy ofiarami własnego sukcesu i myśląc o takich dobrych działaniach i dzieleniu się, trzeba też myśleć o tym, żeby nie zostać na ulicy, nie zostać bankrutem po fakcie. No na szczęście to było tylko 60% ich dochodu i udało im się wyjść na prostą, a akcję prowadzą do dzisiaj. Ale też pokazuje to dlatego, żeby z jednej strony zawsze ten dobry odruch serca, bo wielu jest potrzebujących osób i wiele potrzebujących przedsięwzięć ważnych, żeby zawsze myśleć, czy to na pewno pasuje do sensu istnienia tego, co ja robię jako firma, jako przedsiębiorca, czy to na pewno pasuje do mojej marki i jak to skonstruować, żeby to faktycznie było bezpieczne i korzystne dla wszystkich. Dobrze. Tak, no to opowiedziałam właśnie o tym, co tu wyświetlam. Ważne jest to, żeby myśląc o konstrukcji oferty, o konstrukcji produktu, nie zapomnieć, nie skupiać się tylko na jej powierzchowności. Można mieć przepiękne Ferrari, Bugatti lub inny niesamowity samochód, który wzbudza podziw i może wręcz zazdrość, ale jeśli on nie ma silnika, nie ma tego serca, to on nigdzie nie jedzie. To jest bardzo istotne,
aby wracać przy każdej swojej, jakby mieć ten czas na zatrzymanie i sprawdzenie, czy na pewno idę w dobrym kierunku, czy to na pewno świadczy dobrze o mnie, czy na pewno tworzę doświadczenia, które są spójne z moją intencją, czy ten silnik działa prawidłowo. Ukryty składnik sukcesu chłopaków to jest inwestor, który się pojawił po 15 miesiącach ich działalności i zainwestował 250 tysięcy funtów, co było dla nich absolutnie kosmicznym przyspieszeniem i dało im szansę na wejście na zupełnie inny pułap działania z firmy bardzo lokalnej. Mogli się nagle stać firmą, która działała już na terenie całej Wielkiej Brytanii. Więc bardzo często zdarzają nam się takie ukryte składniki sukcesu. Ważne, żebyśmy uważni byli na tyle, żeby je zauważyć. Tak jak przy tym młodym chłopaku, który zapomniał o zakładzie ze swoją siostrą, przypomniała mu o nim mama, do której się zwrócił z prośbą o pieniądze na nowy rower. Tak jak te dwie młode mamy, dzięki swojemu wspólnemu doświadczeniu, miały w sobie nawzajem wsparcie i mogły pójść dalej. Tak. Warto być czujnym i opowiadać o tym, co robimy i co chcemy, bo z bardzo wielu zupełnie niespodziewanych miejsc mogą przyjść do nas sprzymierzeńcy, którzy nas będą wspierać w tym, co robimy. Jeśli już mamy tą stworzoną precyzyjnie ofertę, przetestowaliśmy ją, mamy informację zwrotną, tak ją stworzyliśmy, te wszystkie te elementy, o których mówiliśmy, że one dobrze odzwierciedlają sens naszego istnienia, to jest czas, żeby o niej opowiedzieć, żeby dać jej doświadczyć i żeby zbierać grono zwolenników. Czyli opowiedzieć historię, która sprawi w taki sposób do tych ludzi, do których chcemy dotrzeć, żeby oni wiedzieli, że pojawiło się coś, co może pozytywnie zmienić ich życie. Tu oczywiście różnorodne są narzędzia i różnorodne podejścia. To, co jest ważne przy konstruowaniu komunikacji, to są takie kluczowe pytania. Po pierwsze, po co my chcemy zacząć nawiązywać dialog z ludźmi? Tak? Co chcemy osiągnąć? Czy to ma być informacja? Czy to ma mieć element edukacyjny? Czy to ma mieć element jakiś taki behawioralny, tak, aktywizujący, zachęcający do jakiegoś działania? Jaki jest cel tego, że my chcemy nawiązać ten dialog? Do kogo będziemy mówić? Co oni teraz wiedzą i myślą? I co im chcemy powiedzieć? To jest najtrudniejsza rzecz, bo trzeba być klarownym, mieć jedną myśl do przekazania i ją w wiarygodny sposób potem udowadnić swoim istnieniem. I jakimi narzędziami? Znowu, my oczywiście będziemy się posługiwać przykładem, żeby nam ta historia została w głowie, bo dzięki temu będziecie w stanie odkodować poszczególne elementy tego procesu planowania i pytania, jakie należy sobie zadać. Gdy ten cel określimy, ważne jest, żeby on był dość precyzyjny i realistyczny. Bo pamiętajmy, że to jest pewien proces w czasie, tak? I my wszystkiego jednym słowem, jednym zdaniem nie damy rady załatwić. I zdajemy sobie sprawę z tego, że warto mierzyć efekt tego, co my robimy. Nawet dzięki temu, że wiemy, jaki jest stan przed aktywnością, wiemy, czy ludzie nas znają, czy nie, co o nas myślą. I jaki jest stan po naszej aktywności, co oni teraz o nas myślą. Czy spróbowali produktu, czy usługi, jaką mają opinię, czy nas polecili komuś dalej, ilu osobom. My jesteśmy w stanie własnymi rękami, prostymi narzędziami mierzyć efekty naszej komunikacji. Gdy myślimy o grupie docelowej, to ważne jest to, zawsze ulegamy takiej pokusie, musimy z nią walczyć, żeby na wszelki wypadek powiedzieć do jak największej ilości osób. To po pierwsze jest kosztowne, a po drugie jest nieefektywne. Musimy opowiadać, zacząć tą rozmowę mając kogoś konkretnego na myśli. Nie opowiadać ludziom, nie opowiadać jakiejś tam grupie, ludziom w Polsce. Ważne jest to, żebyśmy znaleźli ten punkt wspólny, tak? Coś, co jest dla nich interesujące, coś, na co my mamy odpowiedź i rozwiązanie. Tych ludzi tutaj na zdjęciu, widzicie, jest ktoś z bardzo małym dzieckiem, jest jakaś młoda, kilkunastoletnia dziewczyna, są starsze osoby. A wszyscy się zebrali w tym miejscu nie ze względu na to, w jakim są wieku, na jakim etapie życia,
i gdzie mieszkają. Połączyła ich jakaś sprawa. I tej sprawy właśnie należy szukać, poszukując tej grupy, z którą nawiązujemy dialog. To nie jest czasem proste. Wracając do naszego przykładu, ci nasi trzej przyjaciele, jak pamiętacie, zaczynali od tego, że mówili: no to chcemy zrobić coś dla takich ludzi jak my, tak? Młodych, aktywnych, którzy po bardzo intensywnym życiu i zawodowym, prywatnym potrzebują wzmocnienia i czegoś odżywczego dla własnego ciała. Na przestrzeni lat, no tu jak widać po 8 latach, zauważyli, że od tego zaczęli, ale tak naprawdę ich produkty kupują mamy dla dzieci, starsze osoby po chorobie, dla regeneracji, ich rówieśnicy, ale oni się stali trochę starsi, również 30-latkowie na diecie, i zaczęli się zastanawiać: no dobrze, to w takim razie co ich łączy? Co sprawia, że tak różne osoby z tak różnymi historiami chcą tak naprawdę tego samego? I zrozumieli, że tą wspólną cechą nie jest etap życia, nie jest demografia, nie jest ich zamożność, tylko uświadomiona potrzeba zdrowego odżywiania się z różnych powodów. To wiedząc, gdy konstruowali główny przekaz i gdy wy będziecie konstruować tą główną myśl, która ma towarzyszyć nawiązaniu dialogu z potencjalnymi odbiorcami, to stosujcie taki bardzo prosty schemat od punktu A do punktu B. Co teraz myśli ta grupa osób, którą wybrałam, dla której tworzę to rozwiązanie? Co ja chcę, żeby ona myślała po zobaczeniu tej reklamy, po kontakcie ze mną? I co ja jej muszę po drodze powiedzieć, żeby ją doprowadzić z tego punktu A do punktu B? No, co odbiorca po zetknięciu z komunikatem ma zrobić? Jakie zmiany ja oczekuję? Jakich informacji on potrzebuje, żeby ta zmiana się dokonała? To są te pytania, które sobie zadajemy, konstruując przekaz marketingowy. To Dario, poproszę cię o drugi film. Zobaczymy, jak sobie z tym Innocent poradzi. Hello. We're Innocent and we make smoothies. Can we show you something? It's £2 of fruit. Nice, isn't it? We squeeze all of this fruit into each of our big cartons. There it goes. So there's no room left for concentrates or additives. Or chickens. And you get something that tastes amazing and is nice and healthy. Innocent smoothies. Your daily fruit and no chickens. Dziękuję bardzo. Bardzo prosty przekaz, tak? To po prostu jest, to no chicken to jest takie powiedzenie, no my byśmy powiedzieli bez jaj, tak? Że tam są tylko owoce, które wypchnęliśmy do tego opakowania. Naprawdę naturalne, pyszne, zdrowe, nic więcej. Tak? I ich sens istnienia miał... To, co oni chcieli stworzyć, czyli ułatwić ludziom prowadzenie zdrowego, długiego życia, przybrało formę opakowania, w którym się znalazły owoce zdrowe i dobre do nas i nic więcej. Chcieli, żeby stały się one częścią takiego codziennego nawyku i przyświecało im również hasło Innocent by Nature. Może poproszę teraz o kolejną reklamę. Zobaczmy, jak sobie w czasie. How do you make a smoothie innocent? Well, blue sky and sunshine always helps. Then handpick 5 blackberries and 12 raspberries. Ask Felicity to find us a special new fruit. Add half a sustainably sourced banana, 4 pressed grapes, a squeeze of orange and lemon juice, and 2 pressed apples. Cram it into a recycled plastic bottle. Phew! It fits! Innocent smoothies. Innocent by nature. Super, dziękuję. Widać, że nastąpiła ewolucja asortymentu, tam się pojawiły nowe opakowania, nowe smaki, ale przekaz dalej był bardzo prostą informacją. Bierzemy owoce, wciskamy je do tego opakowania, żebyś ty miał coś, co pochodzi prosto z natury, bez żadnych dodatków. Innocent by nature. Jak oni mogli udowodnić składane obietnice? Oczywiście, mówiąc właśnie, to są tylko owoce, bez dodatków. To widzieliśmy na opakowaniu. Czyli formuła produktu świadczyła o tym,
że naprawdę dostarczają coś zdrowego i naturalnego. Podpierać się można również szukając takiego uwiarygodnienia wynikami badań, gwarancjami, im w czasie udało się uzyskać ten, pamiętacie, to jabłuszko, że jedna porcja dostarcza, to jest równa dwóm z pięciu porcji owoców i warzyw, które powinniśmy jeść. Można mieć certyfikaty, można mieć rekomendacje, autorytety mogą nas wspierać i być dowodem prawdziwości naszych obietnic, ale również i opinie użytkowników. I to jest siła nie do przecenienia, bo ten marketingowiec sytkowy mówi, o którym wspominałam na początku, definiując marketing, że myśląc o komunikacji, kiedyś myślało się o komunikacji masowej. Krzyczeć jak najgłośniej do jak największej grupy ludzi. Dzisiaj jest to zupełnie, oczywiście jak cię stać, możesz tym tropem iść, ale można iść tropem do bardziej efektywnym. Znaleźć tą wąską grupę, która doświadczy tego, tej pozytywnej zmiany, którą dajemy i będzie o niej opowiadać. I to grono osób, do których trafi nasza informacja, będzie coraz szersze. Ale istotne jest to, żeby te informacje były wiarygodne i żeby dowodzić prawdziwości tych swoich deklaracji. Narzędzia, którymi możemy się posłużyć. Jest takie pojęcie w marketingu punktów styku i to jest chyba najfajniejszy sposób poszukiwania właściwych narzędzi i właściwych miejsc, w których można o sobie powiedzieć i dać doświadczyć tego, co chcemy zaoferować. Tam, gdzie jest grupa docelowa, tam, gdzie mają szansę zauważyć komunikat, w odpowiednim kontekście, mediach i nietypowo też warto szukać takich dróg. Przykłady, żeby nie gadać na pusto. Tam, gdzie jest grupa docelowa, no ten samochód to naprawdę była taka torpeda, rakieta, która zmieniła całe ich przyszłe funkcjonowanie jako biznesu. To był element autoreklamy, jednocześnie dający szansę na doświadczenie bezpośrednie produktu tam, jego wartości, tam, gdzie była grupa docelowa. To był fantastyczny pomysł. Tam, gdzie mają szansę zauważyć komunikat. No dobrze, taki moment sprzedaży jest niezwykle istotny. Relacja, nastrój, sposób, tonalność, cena. Te wszystkie elementy są ważne. A potem pozostaje ten moment konsumpcji. Oni swoje opakowania tak zaprojektowali, aby też były nośnikiem informacji o nich. Nie tylko pięknym elementem dekoracyjnym. Bardziej im chodziło o to, żeby przekazywać informacje o nich, o tym, po co oni to robią, o tym, jak traktują tą przygodę biznesową. Opowiadali tam historię. Jeden ze współzałożycieli mówił, zawsze sobie myślałem, lubiłem czytać opakowania produktów i zawsze myślałem, że to ważne, jaką historię te produkty opowiadają, skoro już lądują w ręku człowieka i może im poświęcić chwilę uwagi. W kontekście odpowiednim dla sprawy. W okolicy, w której zaczynali sprzedaż, w paru miejscach znalazły się ich plakaty, ale wcale to nie były plakaty przy supermarketach, gdzie były ich produkty, bo ich produktów jeszcze tam nie było. A więc ten kontekst, którego poszukiwali, miał mówić o tym, jakimi są produktami. To był kontekst natury. Tak? Umieszczali informacje o sobie tam, gdzie ten przekaz o naturalności, o tym, że to jest ważne dla nas, jak żyjemy, czym się żywimy, jakich doświadczeń sobie dostarczamy, jest dla nich istotne. W odpowiednich mediach. Po 3 latach chcieli podziękować temu gronu klientów, których lokalnie uzyskali, za to, że są z nimi i zorganizowali taki Woodstock, jak Woodstock. Nie wydali wielu pieniędzy na reklamę, ponieważ postanowili, że na opakowaniach umieszczą tą informację, będą mówić się o tym w czasie sprzedaży i tak od słowa do słowa ta informacja się rozchodziła. Ale w pierwszym roku na tym festiwalu pojawiło się aż 25 tysięcy osób, a już po kolejnych latach ponad 150. W związku z czym to grono zaufanych ludzi, którzy opowiadali jeden drugiemu o tym doświadczeniu, o tym produkcie, rosło proporcjonalnie do asortymentu, proporcjonalnie do dystrybucji.
nietypowo i angażująco. Widzieliśmy ten przykład ich działania charytatywnego, przez które prawie się przewrócili, ale to jest działanie, które tak naprawdę aktywizuje nam ludzi dużo wcześniej niż akcja ma miejsce, tak? Bo trzeba te czapeczki zrobić, można się wtedy spotkać, można ze sobą pobyć. Wszystko było okazją, która trwała miesiącami i łączyła znowu na poziomie takim emocjonalnym ich klientów. Zachowali niezwykłą czujność, bo nawet na spodzie opakowań buteleczek było napisane, nie wiem, czy to jest wyraźnie widoczne, "Stop looking at my bottom", tak? Nie gap się na mój tyłek. To widać, jaki jest charakter tej marki, widać, jaka jest czujność osób, które ją prowadzą, jak oni myślą, jak myślą o sobie w kontekście naszego życia. Także myśląc o komunikacji, warto jest o tych kilku punktach pamiętać, o tym, jak będzie wyglądać zwyczajna codzienna oferta, o tym, gdzie o tym będziemy mówić, o tym, w jaki sposób będziemy utrzymywać ten kontakt, z kim, kto nam może być po drodze i nam pomóc w przekazywaniu tych informacji. Ten sposób na pierwsze spotkanie jest ważny. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali o tym, żeby mówić o jednej rzeczy naraz. Żeby, wiadomo, jest taka chęć powiedzenia o wszystkim, co jest dla nas fascynujące i ważne, ale trzeba się skupić, zaplanować, jak te kroki budowania tej informacji, budowania tej relacji będą wyglądać. Czyli cel, grupa, główny przekaz i narzędzia, tam, gdzie jest nasza grupa, żeby tworzyć takie angażujące doświadczenia, które budują naszą relację na przyszłość. Jak utrzymywać to zainteresowanie, pozyskiwać lojalność ludzi? No, jeśli chodzi o Innocent, to są absolutnymi mistrzami świata. Bo oczywiście można sobie powiedzieć tak codziennie, rozmawiać z klientami, analizować, dokonywać rewizji, korekt, ale ta relacja wymaga tak naprawdę cały czas naszej uważności. Oni zawsze od pierwszych dni swojego istnienia po dzień dzisiejszy odpowiadają na każdy jeden list, jaki dostają. A na początku jeden z tych, chyba John, Janek był osobą, która uwielbiała po prostu czytać te listy i na nie odpowiadać. Zawsze warto znaleźć w gronie, w zespole taką osobę, którą ten kontakt cieszy i go utrzymuje. Co roku zapraszali do siebie swoich klientów. Tak jak ich na początku była garstka, tak teraz to są masy i w różny sposób są organizowane te spotkania. Ale pomimo tego, że robili to raz do roku, to zawsze można było do nich przyjść, zawsze ich drzwi były otwarte na kogokolwiek, kto miał ochotę do nich wejść i się z nimi poznać. Tak jest do dnia dzisiejszego. Czyli od tego pomysłu, zróbmy coś dobrego dla ludzi takich jak my. 100% owoców dostępnych tam, gdzie kupuję lunche, dobrej, atrakcyjnej cenie, tworzone przez naturę. Świetna poprzez ich przeróżne perypetie, tak? Ta historia procesu marketingowego, który Wam opowiedziałam, to nie jest historia samych happy endów. Najpierw nie wiedzieli, co chcą robić, potem poszukiwali nazwy. W opakowaniu, jak już się ucieszyli, że jest recykling 100%, musieli się cofnąć. Zdarzały im się innowacje produktowe, które były niewypałem, musieli się z nich wycofywać. Zrobili akcję charytatywną, która była fantastyczna, tylko po niej prawie zbankrutowali. Różne zdarzały im się potknięcia, ale one tylko powodowały, że następnego dnia byli mądrzejsi i próbowali innej ścieżki i doszli tu, gdzie są. W roku, muszę sobie zerknąć dokładnie, w którym, chyba 2009, Coca-Cola się do nich zgłosiła, że chce się stać udziałowcem tej przygody. W dniu dzisiejszym już ma 100% udziały. Ale cały czas ta marka jest prowadzona tak, jak była prowadzona na początku, w taki sam sposób, z taką samą myślą przewodnią, z takim samym gronem najbliższych współpracowników, odpowiedziami codziennymi na korespondencję. Utrzymują ten sens istnienia w każdym swoim działaniu, nawet w tak ogromnej skali i przy tak ogromnej korporacji. Tą historię wybrałam, ponieważ sposób tak, mam nadzieję, dość sugestywny, opowiada, jak od małych kroków, od małego, prostego pomysłu można trafić w taki obszar dość niespodziewanego zasięgu. Pomimo przeróżnych potknięć, które się zdarzają, po prostu wierzę, że coś warto zrobić, próbuję to robić, jestem w relacji z klientami,
doskonalę to, co robię i rozwijam się przez cały czas. Te błędy są bezcenne, one nam pomagają się rozwijać. Proces marketingowy trzyetapowy, tak jak przeszliśmy w czasie tej historii. Zaczynamy od tego, dla kogo w ogóle chcemy stworzyć, z kim chcemy nawiązać relacje, tak? Poznanie potrzeb i problemów. Co chcemy dla niego zrobić? Jak w sposób autentycznie wartościowy wejść w jego życie? Nawiązać z nim dialog i utrzymywać tę relację. To są te trzy kroki, które w tym procesie marketingowym podejmujemy. I warto pamiętać o tym, że wszystko, co robimy, co planujemy zrobić, jest formą tworzenia doświadczeń z nami. Tak? To jest nie tylko smak tego produktu, jego skład. To również jest opakowanie, to również jest jego cena, to jest miejsce, w którym on jest dostępny. To jest człowiek, który go sprzedaje. To jest to, czy odpowiadamy na tą relację, czy nie. To jest oczywiście tonalność naszej rozmowy. Te wszystkie malutkie elementy, które składają się na tą propozycję marketingową, tworzą doświadczenie. Jakość, powtarzalność tego doświadczenia, poziom tego doświadczenia buduje nam zaufanie i buduje nam relacje w czasie. Bo marketingowiec to jest osoba, która, jak już wie, dla kogo chce przynieść jakąś pozytywną zmianę i jak to chce zrobić, to opowiada, nawiązuje taką historię, która jest zrozumiała, jest w swojej istocie prosta. Oni mówią o tym, że zawsze jak myśleli o tym, jak się komunikować ze swoimi klientami, to testowali to na swojej babci. I ta babcia stała się już przysłowiowa. Ale chodzi o to, żeby ten komunikat był prosty, żeby on był szczery i autentyczny i nawiązywał do tej pierwotnej myśli naszej, która sprawiła, że coś chcieliśmy zrobić. Zwracać uwagę na każdy detal, bo może się okazywać, że drzwi zamknięte w jakimś miejscu otwierają jakieś inne pomysły i inne ścieżki, które są niespodziewanie efektywne. Oferować coś wartościowego, bo to zawsze spotka się z pozytywnym odzewem. Być otwartym na to spotkanie, być otwartym na informację zwrotną, którą otrzymujemy i umiejętnie ją wykorzystywać po to, żeby te doświadczenia były coraz lepsze. Być autentycznie zainteresowanym drugim człowiekiem. Jeżeli mamy szczęście robić w życiu zawodowym coś, co nas naprawdę ciekawi, to jesteśmy szczęściarzami, o tą relację należy dbać jak najlepiej się umie. Znaleźć sobie taką formułę opowiadania własnym, charakterystycznym głosem. Ten głos się wcale nie musi podobać wszystkim. Ważne, żeby się podobał tym osobom, dla których my coś tworzymy i chcemy z nimi relacje nawiązać. I dzielić się tym, co dobre, pomnażając wspólny dobrobyt, widać, że jesteśmy coraz wrażliwsi jako społeczeństwo na ten element działalności, że to bardzo działa na nasze wybory, że to nie jest czysty altruizm. Po prostu wszyscy wiemy, że żyje nam się lepiej, gdy robimy dobre rzeczy. Dobre pomysły nigdy nie są skończone. Jak przygotowywałam te materiały na nasze dzisiejsze spotkanie, sprawdzałam, co się dzieje z tymi firmami, osobami, o których Wam opowiadałam, co tam u nich słychać dzisiaj, to z wielką radością zobaczyłam, że Inos dołączył do takiego grona firm B-Certified, taki certyfikat. To są firmy, które prowadzą biznes dla dobra. Wierzą, że przedsiębiorczość to jest taka dobra moc sprawcza. I Innocent też się podzielił tą, widzicie tutaj datę, w lutym tego roku, tą informacją, że oni tak działali zawsze, że to im zawsze przyświecało i są strasznie dumni z tego, że teraz mają dookoła inne firmy ze swoimi zasobami, które dążą do tego samego. Także efektywny marketing pamiętajcie jako takie narzędzie, które mamy we własnych rękach, które ma przynieść korzystną zmianę. Kluczowe jest tutaj odpowiedzenie sobie na pytanie, dla kogo on jest, jakie potrzeby czy problemy rozwiązuje, jaki jest sens istnienia tego naszego przedsiębiorstwa, tej naszej firmy, tej naszej usługi, produktu. O czym będziemy mówić? Jaka jest kluczowa korzyść dla tego człowieka, którą wnosimy w jego codzienne życie? I jak to zrobimy, że on o tym się dowie? I jak utrzymamy tą relację, którą nawiążemy? Sprawdzajmy oczywiście, sprawdzajmy, zatrzymujmy się, nie pędźmy na oślep, róbmy sobie takie punkty sprawdzenia, czy ten kompas nam jeszcze dobrze działa, czy te produkty i usługi na pewno są wartościowe,
czy ta cena, sposób dystrybucji, sposób naszej komunikacji, nowe innowacje, które wprowadzamy, nowe warianty, czy one na pewno dalej są spójne z tym pierwotnym pomysłem. Po to, żeby zaspokajać, ale widziałam to po waszych pomysłach, że myślicie o tej naszej niebieskiej, pięknej planecie po prostu w sposób absolutnie intuicyjny i uważny, i jest to fantastyczne. Jakbyście chcieli, są tutaj, podałam link też do zestawu takich narzędzi, różnych formularzy, sposobu myślenia o tym, jak sprawdzać, czy nasze pomysły dotyczące produktów i usług na pewno są, sprzyjają naszej planecie, czy one są zgodne z tą ideologią circular design. Tym sposobem dobiegliśmy do końca omawiania procesu planowania działań marketingowych. Mam nadzieję, że ta historia zostanie z wami. Jak będziecie swoją ścieżką iść, to zawsze możecie się odnieść do tej opowieści i posprawdzać u siebie, czy na pewno wszystkie elementy się zgadzają. Od analizy strategicznej tworzymy wartościową ofertę, opowiadamy o niej, nawiązujemy relacje i to jest takie koło zamachowe, które trwa. Jak nawiązujemy relacje, dostajemy informację zwrotną, znowu idziemy do analizy, rynek się zmienia, ciągle tak właśnie to się dzieje. Ja na koniec podzielę się jeszcze z wami jeszcze jednym narzędziem, które uważam, że w sposób fantastyczny jesteśmy przed weekendem, wzmocni naszą empatię, nasze siły witalne i naszą uważność, żebyśmy mogli tworzyć te dobre marketingowe rozwiązania przynoszące pozytywną zmianę. Jest taka idea, o której niedawno czytałam przepięknie ilustrowaną książkę. To jest zdjęcie właśnie pochodzące jedna z ilustracji. Shinrin-yoku, może słyszeliście? To są tak zwane kąpiele leśne. Wyobraźcie sobie, że naukowiec, nie będę czytać, mam zapisane jego imię i nazwisko, wybaczcie, nie, japoński mój nie jest najlepszy. Naukowiec z Japonii w latach 80. zaczął prowadzić badania nad pozytywnym wpływem przebywania w lesie na nasze zdrowie. Absolutnie porażające moim zdaniem efekty, bo wyobraźcie sobie, że dwugodzinny, dwuipółgodzinny spacer wśród drzew przez tydzień pozwala nam utrzymać wyższy o kilkadziesiąt procent poziom aktywności naszych komórek obronnych, tak zwanych natural killers, to są rodzaj takich białych ciałek, które mają fantastyczne działanie, wzmacniające naszą odporność, wzmacniające naszą witalność. Dodatkowo olejki eteryczne, które rośliny wytwarzają, powodują, że nasze zmysły lepiej pracują. Więc teraz, żeby pobudzić naszą naturalną empatię i wzmocnić naszą witalność, żeby tworzyć te fantastyczne pomysły marketingowe, to jest narzędzie, które zalecam wszystkim bardzo poważnie na weekend. Shinrin-yoku, czyli idziemy się kąpać wśród drzew. Dziękuję serdecznie za to spotkanie. Dziękuję, że byliście tutaj. Wiem, że to jest późna pora, że to jest koniec tygodnia, że bardzo dużo się w świecie edukacji dzieje, ważnych rzeczy. Także tym bardziej serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że to spotkanie było dla was interesujące i pomocne w dalszych pracach.